We'll you No, i zgodnie z zapowiedzią w Wiem, Filip Pontowski, rzecznik organizacji Devil's One, komentator konferencji Restimer, Marcin Stus, szef redakcji Esport Dzień dobry panowie, Dzień witam dobra. was Dzień gorąco. Dobra. Zanim o tej akcji, o której już wcześniej wspominałam, lepsi w gierze, to chciałabym nawiązać do tego krótkiego materiału, który oczywiście był dla mnie sporym zaskoczeniem, zresztą jak myślę, cała dziedzina esportu. Tutaj się okazuje, że była mowa o tym, jakie zawody można wykonywać w związku z esportem, że to tylko nie niezawodnicy, ale to jest cały szereg zawodów, które mają coś z tym wspólnego. To jest niewiarygodne, jak ta branża się rozrosła. To prawda i to jest to, co powtarzamy również uczestnikom eSports Skills Camp, czyli podczas kolonii, gdzie młodzi zawodnicy, właściwie, którzy chcą gdzieś być w przyszłości profesjonalistami przyjeżdżają, żeby szlifować swoje umiejętności pod kątem właśnie umiejętności mechanicznych, ale także mamy tam zajęcia w związku z innymi właśnie zawodami. Mówimy, że nie każdy musi być profesjonalnym graczem, wy też w tydzień, to też powtarzamy rodzicom, nie zostaniecie profesjonalnymi graczami, którzy grają w turniejach z wielomilionowymi pulami, ale jeżeli tutaj w tej drodze się nie uda, to pamiętajcie, że jest jeszcze kilkanaście innych opcji. Zresztą mój przypadek był bardzo podobny, też chciałem zostać profesjonalnym graczem, gdzieś marzyło mi się to, ale no jednak nie te umiejętności, więc poszedłem trochę więcej. Jakie kierunku. umiejętności trzeba mieć, żeby takim profesjonalnym graczem zostać? No przede wszystkim bardzo fajną rzecz powiedziała psycholog Urszula Klimczak, z którą rozmawialiśmy w ramach akcji Lepsi w Grze. Powiedziała coś takiego, że jeżeli chcemy wychować profesjonalnego e-sportowca, to traktujmy tego młodego człowieka od początku, jakby on miał być profesjonalnym sportowcem. Czyli to nie jest tak, że wystarczy grać, no bo sama gra, na przykład w piłkę nożną, nie sprawi, że będziemy super piłkarzami, no ale do tego musi być odpowiednie podejście, odpowiedni trener i tak dalej, żeby wykonywać to wszystko w profesjonalny, porządny sposób. No i teraz dajmy na to, jest różnica między graniem po prostu w grę przez wiele godzin, a takim profesjonalnym graniem, że tak powiem dobrze ułożonym, żeby to wszystko było według jakiegoś schematu robione, takiego rozwijającego. Na przykład jeszcze jedną ciekawą rzecz a propos tych zawodów. Chciałem powiedzieć, że była taka sytuacja, to też właśnie Ula mi mówiła, że w Ostrołęce prowadziła takie warsztaty dla, dla ludzi z technikum. Taka Młodzież w wieku 16-18 mniej więcej. No i tam na sali było powiedzmy 40 osób i każdy chce być rzeczywiście graczem, bo to była taka klasa o profilu esportowym. Takie też już powstają zresztą. No i każdy chce być graczem, ale mm -hmm. na pytanie, no okej, okay, ale kariera gracza zazwyczaj kończy się tak w wieku 25-30, no i co potem? No i trochę tak ludzie byli zaskoczeni, cisza. No więc tutaj pojawia się całe pole właśnie tych zawodów. Można zacząć od bycia graczem i to daje super takie pole, właśnie do. W pewnej ścieżki zawodowej, rozwija mnóstwo dróg. Od trenera po, poprzez prawnika specjalizującego się we sporcie, dietetyka, menadżera. Tak, komentator, chociażby ekspert w studiu. Mm -hmm. A dlaczego, przepraszam, by takie zadawać pytanie bez tym lajkiem absolutnym, w tym... dlaczego tylko młodzi ludzie? Dlaczego kariera, tak jak mówisz, kończy się w wieku 20 paru lat? To jest dosyć proste. No tak naprawdę, to jest sytuacja podobna do sportu. Kiedy człowiek ma największe możliwości ruchowe, najlepszy refleks, najszybsze oko i tak dalej, no kiedy jest młody, mm -hmm. na przykład y, prowadzący programu Misja e Sport. Maciej Sawicki, który wieczorem zresztą o 17:30 będzie tutaj prowadził program. Powiedział taką rzecz, że najlepszy wiek dla gracza to jest tak 17-22 lata. Wtedy człowiek jest najbardziej sprawny, właśnie najlepszy ma refleks, jest najszybszy. I nawet często e-sportowiec żyje tak intensywnie, dużo podróżuje, że organizm się szybko regeneruje właśnie w takim wieku. Kiedy jesteśmy starsi, już jesteśmy trochę wolniejsi i no nie znam przypadku, żeby ktoś na przykład nie wiem, po 40 zaczął karierę i był profesjonalnym dobrym graczem. Tak ktoś takich kto... Zaczął karierę mając właśnie naście lat i szło, czy idzie mu tak dobrze, że jest zawodowcem i nie wiem, odnosi sukcesy na całym świecie, a nie ma już 20 lat, są tacy? Nie ma już 20 lat, oczywiście są tacy, są też tacy, którzy jeszcze nie mają 20 lat. Mm -hmm. I o tym przykładzie chciałem powiedzieć, bo to, co fascynujące jest akurat we sporcie, to to, że kiedy my byliśmy mali, marzyło nam się, żeby być lekarzem, prawnikiem, prawda? I to jest odległa przyszłość, lata studiów. A dzisiaj, na przykład Luki, Łukasz Luki Król, czyli nasz zawodnik w wieku 11 lat wymarzył sobie, że chce być profesjonalnym graczem. A w wieku 15 jedzie na te słynne Mistrzostwa Świata Fortnite oh. do, do Stanów, gdzie, gdzie pula to 3 miliony dolarów. Więc to jest może ta bliskość również mm -hmm. tego, tego świata. I warto myślę, że dodać tutaj jeszcze w kontekście tych zawodów, że. Dane Uniwersytetu w Oxfordzie podają, że około 60% dzieci, które są w tym, w tym momencie wieku szkolnym, będzie pracować w przyszłości w zawodach, których jeszcze nie ma, mm -hmm. a w ciągu najbliższych 20 lat 47 zawodów, które są obecnie, zniknie. O proszę. No ale to, o czym wspomniałeś, że kierunki w szkołach już się pojawiają, związane z tym, prawda? Co jeszcze mm -hmm. kilka lat temu było kompletną abstrakcją, żeby do, do czegoś takiego dojść. A co na to rodzice? No bo to, to są gówniarze, no po prostu. Mówię. To są młodzi ludzie, którzy nawet jak wejdą w to zawodostwo, tak jak wspomniałeś, to są gigantyczne pieniądze, którymi oni sami chyba raczej nie mogą dysponować, tylko rodzice to wszystko przejmują. Czy, czy, czy te dzieci mają faktycznie, ci młodzi ludzie, wsparcie swoich rodziców? Każda sytuacja jest właściwie inna i od podejścia rodziców bardzo dużo zależy w przyszłości, jak się rozwinie kariera gracza. Są przypadki, kiedy tak zresztą Filip współpracuje z wieloma takimi graczami, że rodzice sami się odzywają do mhm. jego organizacji, mówią, panie Filipie, mamy zdolne dziecko, tak mi się wydaje, niech pan oceni, na jakim on jest rzeczywiście poziomie. Mm -hmm. I takie podejście jakby dobrze rokuje, ale są też sytuacje, kiedy no, cała rodzina zwalcza jakby te pasje dziecka, no bo tłumaczy to w ten sposób, że ktoś po prostu siedzi i gra. To jest takie dosyć stereotypowe podejście, z którym staram się walczyć też w ramach tego. No właśnie tego, i dlatego ta akcja lepsi w grze, żeby chyba uświadomić wszystkim, z czym to się je tak naprawdę. To po pierwsze, a po drugie chcemy w ten sposób dostarczyć rodzicom, ale nie tylko, w ogóle całej branży, ale głównie rodzicom takie, że tak powiem narzędzie do tego. Po prostu chcemy przedstawić esport w sposób przystępny, profesjonalny. W związku z tym zaangażowaliśmy całe środowisko polskie esportowe sportowe do tej akcji, żeby po prostu mówić o tym. Mhm. Nawet żartowaliśmy w redakcji, że jeżeli ktoś by chciał napisać pracę magisterską o e no to mamy gotowca, tak? Mamy tyle materiałów. To ja że to kwestia wszystkim. czasu, że ktoś się podejmie i napisze. Ale są takie przypadki. Nawet mhm. nasz kolega redakcyjny Bartek Klepaczewski, pozdrawiam, napisał taką pracę, także mhm. to jest jak najbardziej możliwe i to się dzieje. To jakie są te stereotypy w takim razie, o których wspomniałem? Które dotyczą e sportu, a które chcecie przełamywać i wyjaśnić wszystko, o co w tym wszystkim chodzi? Nie? Wydaje mi się, że ten najbardziej krzywdzący to to, że zawodnicy tylko i wyłącznie siedzą przed komputerem i nic innego nie robią. Tak naprawdę ci profesjonaliści wiedzą i doskonale zdają sobie sprawę, że to nie tylko i wyłącznie trening przed komputerem, ale także inne rzeczy, no, ciało, umysł, prawda, żeby to wszystko funkcjonowało. W zdrowym ciele, zdrowy duch, więc tutaj aktywność fizyczna, współpraca z psychodietetykiem, z psychologiem sportowym, który gdzieś też jest. W stanie nas w taki sposób zaprogramować, że podczas najważniejszego turnieju w życiu nie, wiem, nie zadrży nam ręka. Mhm. E, więc szereg takich, że to nie jest tylko i wyłącznie, że chipsy, cola, siedzę i, i w więc... tak? A jest czas dla tych młodych ludzi na coś innego? Czy, ty, czy, czy, czy to jest Taka dziedzina, która wymaga takiego kompletnego, stuprocentowego zaangażowania. Zawodnicy wiedzą, że właściwie poświęcają się samym sobą, więc mhm. są, są zawodnicy, którzy rezygnują ze studiów, są zawodnicy, którzy w pełni oddają się temu. Niektórzy oczywiście łączą szkołę. Ja jestem akurat proponentem tego rozwiązania, żeby jeszcze do momentu, kiedy trzeba jeszcze tę szkołę spróbować połączyć z treningami, ale zawodnicy w pełni się oddają. Zazwyczaj jest to jeden dzień wolny w tygodniu, reszta to jest trening. Indywidualny. Trening drużynowy, gdzieś jakieś zajęcia właśnie z trenerem personalnym. Właściwie taki dzień zawodnika można rozpisać na 12, czasami 13 godzin. No to jeszcze bardziej mam wrażenie intensywne niż w takim sporcie w realu. Można mieć takie wrażenie. Mm -hmm. ale to Chociaż jest... to też zależy indywidualnie, bo są zawodnicy, którzy potrzebują dwóch, trzech, 4 godzin treningu dziennie i więcej to dla nich gorzej. Im więcej, mm -hmm. tym gorzej. A są zawodnicy, którzy właściwie cały czas trenują, szlifują swoją umiejętności. No ważny jest taki balans w tej sytuacji, no bo wiadomo, no nie możemy przeholować. Z chłopakiem, że wrzucamy go na tak głęboką wodę, że on 24 godziny na dobę myśli tylko o tym. No ważne, żeby, no powiem tak dość prozaicznie, ale no żeby po prostu czasami sobie wyszedł na rower, do kina, odpoczął, spotkał się z przyjaciółmi i poszedł na obiad. No żeby przewietrzył głowę, prostu. Przewietrzył głowę, oczywiście. Mm -hmm. no jeżeli sportowca, profesjonalnego piłkarza czy lekkoatleta byśmy tylko kazali mu trenować i skupiać się na tym, psycholog i tak dalej, no to wykończymy. z Nastąpi wypalenie zawodowe, no i tak jest też w tej branży. Wspominaliście o tych szansach, o tym, że perspektywa i zawodów innych związanych ze Sportem, mnóstwo się pojawia i to perspektywa pewnie kilku lat, jak ten rynek będzie dużo bardziej bogaty. A czy są jakieś zagrożenia związane z sportem, o których trzeba mówić? No tak, oczywiście. Tutaj trzeba właśnie mieć zdrowe podejście do tego wszystkiego, czyli po prostu. Taka pierwsza alarmująca lampka powinna nam się zapalić jako rodzicom w momencie, kiedy dziecko wraca do domu, rzuca plecak, siada przed komputerem, mama przynosi mu obiad do komputera i on właściwie mówi: chce być graczem, ale tak naprawdę to jest taka wymówka, żeby po prostu sobie pograć w spokoju. No to mm -hmm. jest już pewne zagrożenie. Pamiętajmy, że te gry są no naprawdę, one są po prostu ciekawe, tam się nawiązuje znajomości, cały czas podnosi się swój poziom. To wszystko jest wciągające. Dlatego po prostu trzeba uważać, żeby nie przeholować I to właśnie zdrowe podejście. O którym mówię, konsultacje z profesjonalistami, przede wszystkim jako rodzic, rozmowa z dzieckiem minimalizuje po prostu ryzyko tego, że, że wpadniemy w jakieś niebezpieczne e, może nieuzależnienie, ale taką, taką pasję, że już tylko, tylko tym żyjemy. Na to musimy być ostrożni. Filip, jakieś przesłanie na koniec? Zdrowe podejście. <laughs> zdrowe podejście. Przede wszystkim do rodziców taki apel, jaki zawsze próbuję wystosować, żeby rozmawiać z dzieckiem, żeby, żeby wspierać się w pasji. Nawet jeżeli do końca nie znamy tego tematu, spróbować zaangażować się, zobaczyć, sprawdzić, poglądać jakie. Jakiś mecz, z, czy to właśnie sportowy, czy, czy nawet spróbować zagrać e, ze swoją pociechą, a, a wszystko będzie dobrze. Zdrowe podejście i wsparcie tak naprawdę jest potrzebne w każdej dziedzinie życia. A mogą być z tego naprawdę niezłe pieniądze później, jak się okazuje. <grym> Filip Montowski i Marcin Stus. Bardzo panowie dziękuję za to dziękuję. spotkanie. E, one rano, one dwiem kończymy, ale już za moment fakt opinia Agnieszka Burzyńska.